Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Kinga. Jestem troszeczkę czerwona, bo jest mi strasznie ciepło. Ale tak, siedzę w bluzie, bo jak zdejmuję bluzę, to jest mi za zimno, a jak siedzę w bluzie, to jest mi za gorąco, nie wiem, czy też tak macie. I dzisiaj stwierdziłam, że zrobimy sobie taki film pielęgnacyjny, mam włosy też do mycia, także wam pokażę, jakich produktów będę używać na włosy. Jutro mam koncert, także muszę się naprawdę wyszykować, tu mi coś powyskakiwało na brodzie. Tragedia. Mamy przyjaciół na dzisiaj, na dzisiejszy wieczór. Szymon dzisiaj pojechał do swojej rodziny, także mam cały dom dla siebie. Dzisiaj będziemy robić sobie spa day z Bezią i będziemy sobie oglądać filmy. Także stwierdziłam, że wam nagram taki film bardziej pielęgnacyjny, ale taki, wiecie, taki rozszerzony, bo jak tak jak mówiłam, mam jutro koncert, także muszę się przyszykować. Cio. Proszę mi nie pisać. Nagrywam. No, także mam jutro koncert, muszę się mocniej przygotować. Ćwiczyłam już dzisiaj, także to już mamy z głowy. Kończę właśnie renderować film. Jeszcze muszę miniaturę zrobić, także idę sobie teraz włączyć grzejnik w łazience, bo w naszej łazience jest strasznie zimno, naprawdę straszliwie zimno. Także idę sobie teraz włączyć grzejnik w łazience i będę w tym czasie robić miniaturkę do filmu. Jak wy oglądacie ten film, to ten film już się pojawił, także was serdecznie zapraszam. Tu macie linka. I możecie go sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, a jeżeli już go oglądaliście, to zapraszam was jeszcze raz na ten film. Jeszcze razem z siostrą rano robiłyśmy sushi, także mam na wieczór sobie fajną kolacyjkę. I tu macie kilka przebitek właśnie zrobienia tego sushi. My robimy zawsze w domu, my w sumie, moja siostra robi. Bo ja nie umiem robić sushi, próbowałam kiedyś i to nie wyszło dobrze. Ryż spalony, nie umiem tego zawijać, to... Także moja siostra jest ekspertem w robieniu sushi, także ona robiła to sushi. Ale tu macie przebitki. Okej, witam w mojej łazience. Wentylator mam włączony, nie mogę go wyłączyć, on się automatycznie włącza ze światłem. Także pierwsze co robię, to zdejmuję biżuterię i nakładam sobie peeling do skóry głowy. Tu mam peeling z firmy Radical. No i tak wiecie, i sobie go po prostu nakładam po całości. I teraz jak już mam peeling nałożony, to go sobie wcieram w suchą głowę. Także wcieramy teraz sobie i wam od razu mogę opowiedzieć, czego będę używała do włosów. Będę wam tutaj po prostu wstawiać zdjęcia tych produktów, bo mam je pod prysznicem i są trochę mokre. Także tak, jeżeli chodzi o szampon, to używam szamponu z Crazy Hair, takiego zielonego. Drugiego szamponu, jaki używam, to jest Fanola No Yellow, tego fioletowego. A odżywka to jest odżywka emolientowa z Only Bio. No i czasami jeszcze używam z Stars From The Stars odżywki humektantowej. No i to jest wszystko w sumie, jeżeli chodzi o włosy pod prysznicem. A twarz myję pianką od Ziai różową. I ostatnio bardzo lubię tą emulsję z Delia Cosmetics. Także to jest pod prysznicem. A jeszcze używam, słuchajcie, peelingu enzymatycznego z Taupy. Więc pod prysznicem to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o twarz. No i że pod prysznic to ostatnio mój ulubiony, to jest jeszcze BS i Dominik Grupiński, ten różowy. A no i peeling do ciała, słuchajcie, jeszcze mam peeling, tak patrzę, bo Effectima Body Peeling Papaya. Także też wszystko wam tutaj będę wstawiać zdjęcia. Tak jak mówiłam, wszystko jest mokre, więc nie będę wam teraz tego wyciągać. A jak już skończę prysznic, skończę myć włosy, to do was wrócę i będziemy sobie nakładać pielęgnację na twarz dalej. I na włosy oczywiście. Także myślę, że wszystko już tutaj mam wbite w tą głowę. Także oczywiście to sobie wszystko mocno, mocno spłukuję aż do czystej wody, żeby nic nie zostało na tych włosach. No i dobra, no i wracam do was, jak już się umyję. Dobra, tak więc jestem wykąpana, włoski umyte. Mam taki turban z mikrofibry, z chyba Decathlonu. Ale jest całkiem fajnie, także ja sobie teraz tutaj ściskam te włosy, żeby ten ręcznik wszystko tutaj wchłonął, przynajmniej jak najwięcej. Mam trochę zaczerwienioną twarz po tym peelingu i po tym wszystkim, ale zaraz sobie nałożę maseczkę, jakąś nawilżającą. I będzie ok. Dobra, myślę, że jest git. Wciągam ręczniczek. I włosy umyte. Dobra, i ja na
takie oto włosy. No, dokładnie na skórę głowy nakładam sobie wcierkę z Omni Bio, pobudzająca. Pobudza zdrowy wzrost włosów, także ja jej używam aktualnie, bo zapuszczam włosy. Tak, najpierw je pół roku temu ścięłam, żeby teraz mi rosły, ale powiem wam, że już są coraz dłuższe i zadowala mnie już ta długość, tylko są, jest grzywka do skrócenia. Do tego mam taki masażer do głowy, on jest z Shein. Tu jak chcecie zobaczyć z mój haul, gdzie go kupowałam, tutaj sobie kliknijcie. Także ja sobie teraz nakładam wcierkę i będę masować głowę. Nie pokazuję wam tego, bo tam mam lustro, a muszę to robić przy lustrze. Także zaraz do was wracam. Dobra, teraz na końcówki nakładam olejek z Isany, a później takie serum keratynowe z Garniera. Dobra, i założyłam sobie opaskę i kolejnym krokiem na twarzy jest tonik. Mam to tonik od Delia Cosmetics, to jest tonik nawilżający, bo dzisiaj skupiam się na nawilżeniu twarzy. Także zawsze sobie go nakładam na rękę bezpośrednio i tak wciskam w tą twarz. Dobra, i czekamy, aż to się wchłonie, a ja w tym czasie wybiorę sobie maseczkę jakąś. Maseczek mam całkiem. Także jakaś nawilżająca, o, głęboko nawilżająca maseczka z Bio Aloesem. Myślę, że będzie idealny na dzisiaj. I to jest maseczka z Eveline, taka o, i on się trzyma 15 minut. Także czekam, aż to mi się wszystko wchłonie i nałożę sobie maseczkę. I później idę do komputera, bo muszę zrobić miniaturkę do filmu, której jeszcze nie zrobiłam, a którą powinna być dawno zrobioną, ale nieważne. To, myślę, że to się wchłonęło już. To ja sobie nakładam maseczkę poza kamerą, bo idę do lustra i zaraz do was wracam już w maseczce. Okej, maseczkę mamy, nie jest ona jakoś niewiarygodnie piękna, ale to ma działać, nie wyglądać, pamiętajcie o tym. I tak sobie idę teraz posiedzieć 15-20 minut może i widzimy się, jak będę zmazywać. Dobra, słuchajcie, minęło troszeczkę więcej czasu. Jest jakoś po wpół do, a ja nałożyłam sobie maskę tak 10 po, także troszeczkę przetrzymałam. Ale tak, zmazujemy i potem nakładamy jeszcze raz tonik. No i dobra, jak już mamy skórę pięknie nawilżoną od maseczki, to teraz nakładam ponownie tonik z Delia nawilżający. Następnie mam takie serum. To jest serum z Dermage Cosmetics, serum kurkuminy z nośnikiem Vectisil. I na rękę, pamiętajcie, na rękę, nie na twarz, bo to jest strasznie niehigieniczne. Daję takie 6 kropelek. No i to także rozprowadzam po całej twarzy. I czekam, aż się wchłonie. No i jak to już mi się wchłonęło, to nakładam krem z Bielendy, z CBD, również nawilżający. Nakładam go całkiem sporo, żeby mi fajnie nawilżył cerę i smaruję. Lubię bardzo, jak on pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Ja ogólnie lubię kosmetyki, które ładnie pachną. I przechodzę trochę na szyję. No i tak wypielęgnowaną, nawilżoną twarz zostawiam już. Czekam jeszcze, aż mi włosy wyschną. Mogę już sobie o to ściągnąć, już trochę głowa boli. Przeczesuję jeszcze palcami wszystko, tak żeby tu się żadne kontunki nie porobiły. No i myślę, że ja teraz pójdę sobie zjeść sushi i sobie włączę jakiś film. I chyba to będzie wszystko w dzisiejszym filmie, słuchajcie. No ja wam tu więcej nic nie będę pokazywać. Mogłam jeszcze pokazać Bezię na sam koniec. Słuchajcie, idziemy do Bezi i zobaczymy, co Bezia robi. Beziuś, co robisz? Co robisz, Bezia? Leżysz sobie, tak? Bezia jest pięknie wyczesana, wykąpana, jest śliczna, pachnąca, nie? Tak, ale tak jak mówiłam, wszystko mamy wypielęgnowane tutaj, na całej twarzy. I jestem już w piżamce, żeby było mi wygodnie. Dzisiaj śpię sama, więc śpię na kanapie, gdzie mam sobie telewizor, gdzie mogę sobie coś obejrzeć przed spaniem. I co? Bezia, chcesz coś jeszcze powiedzieć? I myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Także my razem z Bezią wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Bezia nie lubi być na rączkach. Bardzo nie lubi być na rączkach, ani w ogóle na kolanach. No i co? No i słuchajcie, jeżeli wam się film podoba, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał po więcej filmów. Dajcie także łapkę w górę, bo każda łapka w górę to jest plus jeden do motywacji dla mnie. Od was do dalszego działania. A no i oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, gdzieś wam się tutaj pojawi na ekranie. Kinga Beauty. Robię jakieś tam makijaże, także jeżeli
lubicie makijaże, to oczywiście wpadnijcie na mojego Instagrama i zaobserwujcie mnie. A ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!